Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Z tej strony Yuken. Przed nami kolejny odcinek z Total Battle. Dziś taki luźniejszy odcinek, troszkę w postaci gameplayu. Szybko, krótko i na temat odnośnie moich postępów w grze, odnośnie moich przygotowań do ranga roku. Bo moi drodzy, tak jak tutaj widzicie, ten ranga rok się zaczyna już za 7 godzin. Za 7 godzin. Także no moje przygotowania, jak myślicie, czy dałem radę, czy nie dałem rady, ile mi, moi drodzy, brakuje? Możesz, drogi widzu, napisać to w komentarzu, zanim ci pokażę. Obstawiaj, jak wyglądają moje przygotowania. Coś niecoś wam gdzieś pokazywałem, wiedzieliście, jaki jest plan, ile punktów musiałem waleczności zdobyć. No i zagadka dla was, jak to, moi drodzy, wygląda? Oczywiście dziś będę dla was nagrywał, jak się ranga zacznie, już ten właściwy odcinek, jak tutaj wykorzystać ten pewien hack na ranga rok. Dziś już tutaj muszę wam zdradzić, jak ja to sobie wymyśliłem w stosunku do tego, co zostało mi przedstawione. Zaraz wam o tym powiem. Moi drodzy, no to już możecie to zobaczyć. Moje przygotowania do rangi wyglądają w sposób następujący. Gotowi? Tadam! Także, moi drodzy, wszystkie technologie opracowałem. Swoją drogą w odcinku odnośnie ranga roku wam powiem, bo mam takie dane zapisane, dokładnie ile kosztuje wejście na G7, ile punktów waleczności potrzebujesz, żeby poszczególną technologię odblokować. Więc jeżeli to ci, drogi widzu, pomoże i taka informacja pomoże ci się gdzieś tam w czasie swój rozwój rozłożyć, to jak najbardziej ją podam w tym dzisiejszym odcinku, który będę nagrywał stricte o ranga roku. Także będzie to podane. Jak widzicie, moi drodzy, mamy możliwość, bo to nie jest jeszcze odblokowane, czy to się odblokowało, ale jeszcze nie jest zlecone to szkolenie. No i, moi drodzy, uwaga, kosztuje to 90 bilionów, czyli o wiele mniej niż się spodziewałem, bo ostatnie szkolenie kosztowało 170 bilionów, czyli jest tutaj szansa i taki mam cel, ale czy mi się to uda, no śmiem wątpić, bo chciałbym dwóch żołnierzy G7 tutaj odblokować, natomiast czy mi się uda zdobyć 180 punktów waleczności, śmiem, moi drodzy, troszeczkę w to wątpić. Dość mocno tutaj uderzałem w zryw starożytnych, mieliśmy dwa potwory wezwane i mocno w nie uderzałem. Bardzo mocno, no niestety tym kosztem, że dość mocno też i najemnicy spadają. Punkty waleczności dość niskie według mnie, jak mogę wam zaraz pokazać, zresztą widz też prosił, abym pokazał szczegóły tej walki. No generalnie sobie cały czas to testuję, moi drodzy, porównuję. Pamiętajcie, że taktyka też zależy od waszych potrzeb. Ja tu się skupiłem na punktach waleczności, bo one były mi bardzo niezbędne, ale punktów, jak widzicie, samego starożytnego całkiem nieźle zdobyłem. 1 300 000, prawie 1 400 000. Myślę, że spokojnie do tych 2 milionów dojdę, dlatego że no jeszcze mamy dwa starożytne przed nami, a ja bardzo, bardzo mocno chcę już nie tyle brać udział w starożytnym, co no bardziej odblokowywać te po prostu punkty waleczności. No i, moi drodzy, stało się coś, co jeszcze nigdy w historii mi się nie zdarzyło. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. To też świadczy o tym, jak bardzo intensywnie tutaj działałem, bo w połowie triumfalnego wyzwania, właściwie to jeszcze nawet nie jest połowa, bo triumfalne wyzwanie trwa 30 dni, także 2 dni jeszcze na zapas, ja już mam wszystko skończone. Tak jak wam mówiłem, myślałem o elitarnej przepustce, która też by klanowi pomogła. No niestety nie udało mi się znaleźć metody zakupu z Turcji. Widz pisał protipa w opisie, natomiast niestety ta metoda już nie działa z telefonu. Komputera się chyba nie da tego zrobić. Samo VPN niestety nie wystarczy. Ale jakby ktoś z was, drodzy widzowie, taką metodę stosował, mielibyście radę, jak to można zrobić, to będę wdzięczny. Oczywiście wtedy, jak będę korzystał z jakichś płatnych promocji, to będziecie o tym wiedzieli jako pierwsi, że coś kupiłem. Natomiast no, na pewno się to opłaca. Na pewno się to opłaca, dlatego biorę to pod uwagę. A znacie, moi drodzy, moje podejście, bo ci wszyscy z was, którzy oglądają już moje odcinki no, od początku, to wiecie, jakie mam podejście do tych promocji, do wydawania tu pieniędzy. Czyli raczej no poradniki robimy w kwestii raczej za darmo, tak? Raczej za darmo dążymy do tego, żeby tutaj
pieniędzy jednak nie wydawać. I takie jest założenie. Także moi drodzy, po kilku atakach, zaraz wam pokażę tutaj oczywiście statystyki, praktycznie odblokowałem ostatnią technologię na G7, plus zebrałem jeszcze te 41 bilionów punktów, prawie 42. No moim celem na pewno będzie dzisiaj uzbierać 90 bilionów, aby móc wam nagrać ten odcinek i pokazać, no jak to wszystko działa. No bo chociaż wypadałoby jednego G7 odblokować, bo wiecie, cała ta metoda, którą chcę wam pokazać, będzie miała sens tylko wtedy, jeśli będziemy mogli zlecić tutaj nowych gwardzistów. I tak naprawdę to, że ja sobie odblokuję jednego, prawdopodobnie będzie to kusznik, dlatego że to są ci, którzy atakują jakby no w pierwszej kolejności, tak? Więc wtedy bym wziął tych kuszników, odblokował w drugiej kolejności dopiero rycerza. Mimo że różnice, jak widzicie, są spore, no ale tutaj możemy sobie porównać, jak te wojska się różnią, moi drodzy. Armia. Zobaczcie, moi drodzy, jak te wojska się różnią. Szósty strzelec to jest siła 940, zdrowie 2800. Oczywiście mówimy bez żadnych bonusów. Na razie no już tutaj nie będziemy się wgłębiali w bonusy. Na razie po prostu sucho ich porównujemy, tak? Bo bonusy będą takie same. Zobaczcie, razy dwa nam to wzrasta. Także no będzie kapitalnie. Tak samo ten człowiek piechota, tak? Ma tak samo dokładnie jak strzelec. I zobaczcie, G7. Także już się czaję, słuchajcie, można powiedzieć, że czaję się jak szczerbaty na suchary. No troszkę jak dziecko, słuchajcie. 1900 na 5700. A zobaczcie, no zobaczcie. Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. Także myślę, że ten protip na Rangarok zadziała. Jak chcę w ogóle to zrobić, moi drodzy, to mogę wam już teraz powiedzieć. Ja chcę zrobić to troszeczkę inaczej, drogi widzu. To znaczy, Rangarok się zaczyna o 22:00. Czyli jak, bo 22 po przesunięciu czasu jest teraz reset, kiedyś był u nas o 23, pewnie to się znowu zmieni, bo gdzieś tam z opóźnieniem TotalBet te resety robi, zresztą nieistotne, w każdym razie wiecie, o co chodzi, wiecie, jakie mamy odliczanie, mamy jeszcze 6 godzin 54 minuty do końca zrywu starożytnych. Mam, tak jak mówię, dwa potwory przed sobą, jeśli trzeciego potwora nam się uda obalić, no to zdobędę znowu dużo srebra i będę mógł te wojska szkolić i właściwie od tego to tylko, widzowie, w tym momencie zależy, bo jestem gotów i zdeterminowany, żeby ataków robić dużo, chociaż też zrobiłem parę wymian na najemników, zdobyłem tutaj 1280 najemników, tych kapeluszników też chyba trzech kupiłem, no niestety więcej już mi się nie udało, bo się srebro, widzowie, skończyło, także jak mi się uda teraz uzbierać srebro, to jeszcze może wezmę udział w paru wymianach na najemników. Zobaczcie, tu są moi najemnicy. Tutaj darmową ofertę odbierałem, żeby nie było, że coś kupowałem. Proszę bardzo, widzowie, darmowa oferta 720 zł, żeby nie było, że ja coś tutaj kupiłem, nie? Jak kupuję, to wam się przyznaję do tego. No i zobaczcie, no i mamy właśnie takich tutaj najemników różnych. Chodziło o to, żeby była różnorodność. Zobaczcie, ile mi się udało wymian tutaj przeprowadzić. No coś pięknego. O, więcej jednak tych najemników kupiłem, nie zwróciłem uwagi. Tych też mamy więcej. No i gitarka, no i super. Także zobaczcie, ile kupiłem najemników. Poszło, widzowie, moi drodzy, na to 100 milionów srebra. 100 milionów srebra, które oczywiście miałem z poprzedniego potwora. No tu jak widzicie, nie dziwcie się, że atakowałem potwory pierwszego, trzeciego poziomu, dlatego że chodziło o wykonanie codziennego zadania. To też moim zdaniem jest fajna metoda, że jeśli no, masz wydarzenia typu ataki na epickie potwory, no to jakby nie ma potrzeby, żebyś atakował potwora wysokiego poziomu. To tylko chodzi o zadania codzienne. Tu jak widzicie, dość sporo krypt pootwierałem, bardzo dużo. No i moi drodzy, pokażę wam dokładnie moje wyniki ze zrywu starożytnych, ale może zaczniemy od pierwszych. To było zaraz po resecie? Nie, jeszcze wcześniej było. Jeszcze musiały być wcześniej. Zobaczcie, ile ataków. Aha, bo były dwa starożytne. Jeden był o 22, drugi o 23. Dobrze. Czyli to był pierwszy wczoraj starożytny setnego poziomu. One, jak widzicie, rosną nam cały czas, także będzie coraz trudniej z tygodnia na tydzień. To był mój pierwszy starożytny. No, 6,7 biliona punktów waleczności. Tak jak i same punkty strażnika spoko, tak te punkty waleczności słabiutko. Nie mogę tego, słuchajcie, ogarnąć, a stosuję bardzo podobne taktyki. Mam takie wrażenie, może mylące,
Więc też nie sugerujcie się moim wrażeniem, że im Kleopatra ma wyższy level i mój bohater ma wyższy level, tym stosując tą technikę niby proporcjonalną, no te punkty wcale nie są większe. No chyba, że wcześniej miałem po 20 prawie bilionów czy po 30, bo miałem więcej najemników, no ale z drugiej strony tu ich nie było mało. Zaraz pokażę szczegółowy raport. Moi drodzy, zobaczcie, no nie było tutaj aż tak mało tych najemników. 7 tysięcy miałem tych, zeszło mi do 2 tysięcy, także zobaczcie, ile najemników zginęło. No nie było aż tak mało tych najemników, prawda? Także pokażę wam szczegóły. Tutaj akurat najemnicy dostali jako pierwsi. Potwór zaatakował jako pierwszy naszych najemników. Ale z kolei, jak widzisz, gryfy bitewne zaatakowały jako pierwsze naszego potwora, który dał tam punkty. Tutaj macie dokładny, szczegółowy raport. Ja powiem wam szczerze, że widz prosił, to pokazuje. No ja tutaj tam czasem zajrzę, natomiast ja się bardziej sugeruję po prostu doborem wojsk według punktów, bo wiem, że jak mam dużo punktów, bo wiecie, wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Co z tego, że moje wojska by w większości przypadków zaatakowały jako pierwsze, tak? No to co z tego, drogi widzu, skoro ja bym zdobył mniej punktów waleczności? Pamiętajcie, że dla mnie tutaj jakby wyznacznikiem tego to były i są punkty waleczności, bo to w tej chwili jest dla mnie najważniejsze, a więc jakby tym się sugeruję, ale proszę bardzo, cały raport tutaj pokazuje. Jeźdźcy zaatakowali również jako pierwsi, bo to te strzałeczki jakby mówią o tym, kto pierwszy, nie? Czyli tutaj pierwszy zaatakował potwór na naszych najemników. Szkoda, bo wolałbym, żeby na strzelców zaatakował. Nie mam zielonego pojęcia, czemu tak się stało. Czy ta kolejność, jakby ja tak nigdy tego nie analizowałem, więc też nie będę tu mądrali udawał, bo pytanie, czy ta kolejność jest przypadkowa, czy ta kolejność zależy właśnie według hierarchii, kto pierwszy zaatakował. Jak ta bitwa przebiegała według kolejności? Na logikę wydawało mi by się, że według kolejności. Więc jeśli tak jest, no to pierwsi zostali zaatakowani najemnicy, tak? Później zaatakowały gryfy, no i wiadomo, gryfy też zostały zaatakowane. Zaatakowali ci, piechota nasza zaatakowała, tak, jako pierwsza, później dostała piechota w ciery, następnie jeźdźcy też zaatakowali jako pierwsi, co też jest sprzeczne z wieloma teoriami, bo ja zawsze słyszałem teorię, że jeźdźców się daje po to, żeby strzelcy pierwsi atakowali. Jak widzicie, tu w tym raporcie jest zupełnie odwrotnie, także też tego nie rozumiem. Nasze potwory, zobaczcie, wszystkie poatakowały jako pierwsze i również strzelcy słabszego poziomu i piechota słabszego poziomu, jak i jeźdźcy, również zaatakowali jako pierwsi. To jest w ogóle ciekawe, dlatego może warto dawać tych mniejszego poziomu, nie? W moim przypadku piątego tutaj dawałem. Zobaczcie, kolejni najemnicy, wszyscy znowu jako pierwsi, dopiero tutaj nasi ten ciężki harabidnik, czy ja nie umiem tego nigdy wymówić, słuchajcie. Ja na niego mówię po prostu człowiek piechota i tyle, tam to w ogóle jakaś dziwna nazwa. Dostał w ciery jako pierwszy. Według tej teorii, którą znałem, on powinien zaatakować jako pierwszy. Więc widzicie, tutaj teorie też czasami mają się nijak do losowości, nie? Tutaj jedne potwory dostały w ciery, ale drugie potwory zaatakowały. Kolejne potwory znowu dostały w ciery. Także tak to widzicie, czasami jest mieszana sytuacja. Wielu najemników oczywiście jako pierwszych zaatakowało. Tu jestem ciekaw, bo tu jakby podwójny atak jest, bo znowu nam się pojawiają ci sami, którzy zaatakowali w tej samej ilości. Także to jest bardzo ciekawe, jak ta bitwa, tutaj przeglądam to i jestem bardzo ciekaw, jak ta bitwa tutaj przebiegała, nie? Znowu ci sami zaatakowali jako pierwsi, no to jest, widzowie, ciekawe. Znowu strzelcy, czyli to się zgadza z tymi strzelcami. O, tu dopiero dostały w ciery w strzelce. I dlatego, że dostały w ciery, to dalej już nie atakowali. Okej. Okay. To mniej więcej już teraz rozumiem. To samo z gryfami. Czyli widzicie, warto dawać te słabsze, bo one jakby podwójny atak też dają, nie? A jeżeli byśmy tylko dawali równe... Zobaczcie, jakie mam różne wojska, ile ja tu mam różnych wojsk. Nie? Także no, akcja jest dość ciekawa. Chociaż mówię, nigdy się też nie zagłębiałem, więc nie będę tutaj... No wiecie, no trudno jest mi każdą bitwę analizować. Tu też nie ma na to czasu, widzowie, no bo jeśli mamy określoną liczbę podejść do potwora i tutaj liczy się czas, bo czas potwora się skończy, to ja nie mam czasu tu analizować tego w 114 punktach, jak bitwa przebiegała. Teraz możemy sobie tu zajrzeć. Natomiast dla mnie zawsze wyznacznikiem jest ta tutaj
Kabela. I może nie tyle punkty doświadczenia, bo to zawsze się przydaje. Kleopatra na jeden level weszła. Wiadomo, to mięsko dla smoka też się przydaje, ale w starożytnym na początku punkty strażnika są dla mnie ważne, żeby jednak spełnić wymagania klanu, no i cały czas te punkty waleczności, więc mogę wam tu wszystkie moje ataki pokazać, jak wyglądały, no ciężko w każdym ataku pokazywać szczegóły, natomiast zobaczcie, ten atak numer 2 już wygląda o wiele lepiej, bo zwróćcie uwagę, ile lepsze mamy wyniki, gdzie tak naprawdę wojsko się tu tak na... No możemy jeszcze sobie zobaczyć, 12 tysięcy było, a tu było 6, widzicie, zobaczcie, i to niech będzie dowód dla was, dawaliśmy więcej jednostek tych słabszego poziomu, bo było 6 tysięcy i mieliśmy słabszy wynik, jak daliśmy ich na przykład tylko 4 tysiące, dlatego mówię, że tutaj jakieś teorie są, jedni mówią, żeby w ogóle dwa razy więcej dawać tych słabszych w stosunku do mocniejszych, tych do na przykład szóstego poziomu, a ja daję to zupełnie odwrotnie, bo to nawet nie jest połowa mniej, no bo 4 tysiące, a 12 tysięcy, no to jest 3 razy mniej. No i zobaczcie, moi drodzy, no i to daje mi lepsze wyniki, no bo zobaczcie, jaki ładny wynik. Nie? Także, jak widzicie, tu nie ma filozofii, no ale dla widza, który prosił o raport, to znowuż to pokażemy i tutaj mamy sytuację, jak widzicie, odwrotną. Nasi najemnicy zaatakowali tym razem jako pierwsi. I może to też wynikać, że mamy tak dużo punktów. Później dostali najemnicy w ciery, później atakowali. Piechota też dostała w ciery. Gryfy atakowały, nie dostały w cierów. Jeździec atakował, został zaatakowany. Potwory atakowały. Tu nie wiem, dlaczego dopiero ci dostali w ciery. Później atakowały kolejne oddziały najemników, potworów i tych słabszego poziomu. Zobaczcie, nie dostali w cierów. Żaden z nich tu nie dostał wcierów, bo nie ma strzałeczki powrotnej. Dopiero tutaj gryfy mocniejsze dostały wciery. Ci atakują ponownie, dostają potwory wciery. Znowu atakuje najemnicy, atakują. Potwory dostają wciery, kolejni najemnicy atakują. Inni najemnicy dostają wciery. Następna banda naszych najemników i potworów. I znowu ci atakują po raz trzeci. Więc zobaczcie, z tego też te punkty się biorą, nie? Ale jak widzicie, to jest troszeczkę losowość, bo liczba moich wojsk, no wiele się, no nie różni. Wręcz według tej teorii, którą ludzie przedstawiali, powinno być lepiej w poprzednim ataku, a stawka była o połowę mniejsza. Podkreślam, moim celem są punkty waleczności, więc widzowie też, mówię, zależy to od waszego celu, bo wiadomo, że możecie się skupiać na doborze wojsk, jak wam się podoba, ale tu chodzi o skuteczność. Dla mnie skutecznością są punkty waleczności. Tylko i wyłącznie punkty waleczności, bo zbieram te punkty, tak? Nie chcę sobie tak atakować, żeby tych punktów mieć jak najmniej. Także zobaczcie, tak wyglądała bitwa. Mniej było tych podejść, ale punktów znacznie, znacznie więcej, a armia tak naprawdę, no może było mniej najemników, ale armia różniła się tym, że było 4000 piątego poziomu gwardzistów, no i jeźdźców 2000, reszta zobaczcie, 12 tysięcy, 12 tysięcy, nawet gryfów było mniej, bo więcej mi chyba do Kleopatry nie wchodziło, jak dobrze pamiętam. Także te wcale tutaj tych wojsk jakichś specjalistycznych nie było, ale dzięki temu, moi drodzy, mnie niepotrzebnie to zamknąłem, no ale trudno, dzięki temu, moi drodzy, zobaczcie, nasza przepiękna, wspaniała, jakże i cudowna Kleopatra awansowała na 227 poziom. No i moi drodzy, myślę, że przy dzisiejszym ataku spokojnie jeszcze ją wbiję na 228. Myślę, że spokojnie na 228 ją tutaj wbijemy. Także myślę, że da to korzyść. Tak jak mówię, są jeszcze dwa ataki przede mną, a jestem na tyle zdeterminowany na te ataki, żeby zdobywać punkty waleczności, bo wiemy, ile mi potrzeba. Będziecie widzieli w następnym odcinku z przygotowań do ranga roku. Dam wam też dokładne protipy, w jakiej kolejności to zrobić. Teraz, drogi widzu, to tak jak mówiłem, mogę ci dać takiego protipa, że jeśli masz parę godzin przed rangarokiem, to możesz już zacząć badanie. Zacząć, podkreślam. Jeszcze raz podkreślę, zacząć badanie gwardzisty wyższego poziomu, ale nie kończyć. Ukończyć to masz dopiero na przykład godzinę po rangaroku, tak? Więcej wskazówek ci powiem w odcinku o ranga roku. Ja natomiast, widzowie, chcę to zrobić troszkę inaczej.
Bo rozumiem tą teorię. Ta teoria jest dla ludzi, którzy się spieszą i już po rozpoczęciu Rangaroku nagle chcą zacząć atakować, ale pamiętajcie, Rangarok trwa 2 dni. Ja też nie będę z nim jakoś szalał, bo jest weekend, w piątki, soboty zazwyczaj live'y robię na drugim kanale, także też no, nie mam czasu tylko siedzieć na Total Battle, więc też nawet możliwe, że ten odcinek o Rangaroku będę wam w sobotę jakoś wczesnym popołudniem nagrywał, więc jakby no nie będę się spieszył, więc ja sobie zrobię to w sposób bezpieczny, że po resecie, kiedy zacznie się Rangarok, zrobię pewne kroki, które mam zrobić, które wam pokażę na odcinku i dopiero wtedy zlecę szkolenie gwardzisty wyższego poziomu. Przez noc moi przyjaciele mi to poprzyspieszają, a na drugi dzień w sobotę już zacznę się skupiać na tych napaściach, na tym wszystkim, co wam zresztą też pokażę. No także no, ten odcinek dla was, o, jeśli chodzi o Rangarok, będzie raczej no, bardziej przydatny dopiero na kolejny miesiąc, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. No ale nie obejdziemy tego, moi drodzy, nie obejdziemy tego. Także mój plan jeszcze wam tu pokazuję i to jest w tej chwili jedyne, co chcę zrobić. Chciałbym dwóch odblokować, na przykład Kusznika i Halabardnika. Bo oni jako pierwsi atakują, no później Konnego Rycerza, wiadomo, Gryfa też, ale no tyle punktów na pewno nie uzbieram. Nie wiem, czy uda mi się na obu uzbierać, bo no mając 40, a zrobić z tego 180, to będzie ciężko. Szczególnie, że zobaczcie, widzowie, ile ja tutaj ataków wczoraj wykonałem. Policzmy, bo ja nawet tego nie liczyłem. Wątpię, żeby ci najemnicy mi jakieś tutaj sukcesy dali, które... Ja wam powiem szczerze, chciałem kupić tą ofertę. Tylko no nie mogę jej kupić w Turcji, bo ja widziałem, ile ta oferta w Turcji kosztuje. Tą ofertę, słuchajcie, tą, która u nas kosztuje 240 zł, mieć 16 tysięcy najemników. Znam cenę w innym kraju, ale niestety, moi drodzy, nie znam możliwości, jak to można kupić. Chyba, że ktoś z was mi powie, kto kupił, kto wie, że to działa. Z telefonu się nie da. Mimo metod, które no, są skuteczne, nie da się dokonać zakupu. Ostatecznie, znaczy zapłacić, tak? Z komputera, jak widzicie, ceny mi się pokazują polskie i też nic z tym się nie da chyba zrobić. Ale może są specjaliści, którzy wiedzą, jak to można by sobie pomóc. Bo na pewno chciałbym taki. Wtedy mając taki pakiet, słuchajcie, najemników, tych 16 tysięcy, to wiem, że miałbym łącznie ich tam koło 20 tysięcy, to byłbym w stanie naprawdę mocno uderzyć i z jednym atakiem, myślę, że na spokojnie 20-30 bilionów tych punktów waleczności bym dostał. Myślę, że nawet około 30 bilionów i wtedy byłaby szansa, żebym odblokował wszystkich. Natomiast zobaczmy, ile ja ataków wykonałem. Średnio, no to tak jak widzicie, wyniki są no dość słabe przy tej ilości. Fakt, że miałem lepsze wyniki, jak dodawałem też specjalistów, to wam pokazywałem, jeśli chodzi o samego starożytnego potwora. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczmy jeden z ostatnich ataków. Już tutaj bez szczegółów, ale chociaż tak. No to zobaczcie, tylko 4 biliony, 5 bilionów prawie punktów, 10 bilionów doświadczenia. Także słabiutko, słabiutko, moi drodzy, to jest bardzo słaby wynik, nie? Tylko też pamiętajcie, że tu już miałem mało najemników, aczkolwiek liczby, jak widzicie, trzymałem podobne, no bo nadal była taki sam skład, a 3 razy mniejsze wyniki, nie? Bo 4000, tych po 12 tysięcy. Wszystko według liczb stosowałem, a jednak wynik słaby. No, jak widać, najemnicy na to wpływają. Także mamy 4 ataki, 5, 6, czyli 6 ataków na jednego potwora wykonałem. I tutaj będzie 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, czyli dzisiaj też 6 przynajmniej muszę wykonać na tego potwora. Także zobaczcie, po 6 ataków, tutaj zobaczmy jeden z ostatnich z poprzedniego potwora, 8 bilionów punktów. Tylko tu już liczby mi się w ogóle nie zgadzały, tutaj w ogóle już się bawiłem i kombinowałem i zobaczcie, tu mam 8 bilionów punktów, a dawałem 16 tysięcy tych, to już resztkę wojska wysłałem, to był taki atak, bym powiedział, widzowie, na, to był atak na odczepne, na zasadzie takiej, to się wam przyznam, pamiętam ten atak, z pierwszego potwora starożytnego wczorajszego, to był ostatni mój atak, gdzie już wiedziałem, że wojsk nie jestem w stanie wyszkolić, bo już mi srebra brakuje, już nie mam na to czasu, ale zrobiłem na szybko taki konkretny atak po to, żeby właśnie dobić te 8 bilionów punktów i za to ostatnią technologię opracowałem na G7, nie? Mogę tutaj dla widza oczywiście szczegóły bitwy pokazać, też jak widzicie pierwsi najemnicy uderzyli, ci też pierwsi uderzyli, ci pierwsi uderzyli, także tu zobaczcie, ile moich wojsk uderzyło pierwszych, nie? Zobaczmy, ile tu będzie pozycji, także
No tutaj jest troszkę roszada, jest to mieszane, tak? Wiadomo, się tuką wzajemnie. Ale mówię, ja nigdy jakoś tam tego tak super nie analizowałem. Po prostu, no zobaczcie, ile to jest pozycji. Jakbym miał tak analizować, to też chodzi o czas. Pamiętajcie, że no, dla mnie Total Battle jest no troszkę też, ma być fajnym spędzeniem czasu, jakąś tam rozrywką, a nie, kurczę, mam się tu pocić, żeby wszystko analizować. No jakby, no ja na tym nie zarobię pieniędzy, że będę tu czas poświęcał. Czas jest bardzo cenny, widzowie, więc też wam to daję pod rozsądek. Zawsze jestem zwolennikiem, żeby nie tracić czasu na pierdoły. Chwilę można spędzić, ale spoko. Mam jakąś giełdę najemników, widzowie. Coś tam, nie coś srebra mam. Zobaczymy, czy będzie mnie stać blisko, więc powinniśmy dać radę, ale dupa, już nie ma giełdy. Już nie ma giełdy, widzowie. W królestwie nie ma? Nie ma. Dobra, już pozamiatane. Już pozamiatane. Chciałem z wami się na giełdę udać. Także jak widzicie, no troszkę tych akcji tutaj było. Coś jeszcze bym tu wam pokazał na koniec. Będzie krótszy odcinek po prostu takich z gameplayu. Nic więcej tu nie robię. Moi czekam. Znaczy jeszcze jedna rzecz, która się będzie w klanie działa. Widzowie, to mamy 15 tam w pół do 16. 15.30 prawie. Będę o 18 będziemy robili, moi drodzy, marsze CP, bo tutaj też jest walka o tron. Podjąłem decyzję, że nie chcę ściągać tarczy, wiecie. Chcę na razie mieć święty spokój. Nie ściągam tej tarczy, walę tą walkę o tron. Ja po prostu też, pamiętajcie, że chodzi o to, że chcę chronić wojska, żeby, bo każdy atak to jest jakby, no, wojska wasze giną. A ja muszę wojska naprawdę dość mocno w tej chwili, każdy żołnierz tu się liczy, bo chcę bardzo umiejętnie jak najwięcej wyssać tych punktów, wycisnąć jak z cytrynki, jeśli chodzi o jeszcze starożytnego, tak? Bardzo mi na tym zależy. O, mamy kolejne, 130, to jeszcze jest szansa, że dojdziemy tam. Możemy nie zdążyć, ale czy ktoś mi się tu jeszcze tutaj załapie? No to tego sobie schandlujmy. 40 minut to nie powinno być źle. Więcej chyba srebra nie mamy niestety. Farthat. Ile on tu będzie szedł? 20 sekund. Jest szansa, że zdążymy coś kupić. I szansa zawsze, jak to się mówi, nadzieja umiera, widzowie, ostatnia. Jeszcze mamy 5 milionów srebra, więc na upartego jeszcze bym mógł coś, ale już nie mam srebra więcej. Damy radę? 8 sekund. Kur zapiał, powiem, bo już nie chcę przeklinać. Nie daliśmy rady, widzowie. Kolejna giełda. O, ale jest 3%, to jest szansa. Już nie patrzę na nic więcej, tylko jest problem, widzowie, bo jak widzicie, dopóki mój farthat nie wróci z tym srebrem, to nie mogę handlu w niczym innym zacząć. Ale ja sobie zrobię szybkie machnią i sobie tutaj logosa damy. No, spierdzielaj mi ty, farthadzie. Kurde. Logosa. Logos daje tempo marszu szybsze, pamiętajcie, ale jak już tak jest czerwono, o, to już jest pozamiatane, tu już nawet nie ma co próbować. Takie słoneczko, widzowie, zrobiło z każdej strony, że to już, tu już nie ma co próbować nawet. Nie, żebym ja się poddawał, ale widzicie, nawet bym nie zdążył wyruszyć. Dobra. No chciałem z wami jedną zrobić transakcję. Niestety. Tak jak widzicie, staram się teraz uzbierać jak najwięcej najemników, żeby jeszcze dać czadu na potworze. Jeszcze w razie czego będę mieć jednego. W marszach CP być może też wezmę udział, żeby troszkę podbić sobie już też tych punktów, żeby S6, bo ja, widzowie, nie mam tak za różowo tutaj. Zobaczcie, specjaliści u mnie są trochę opóźnieni, żeby zrobić S7. Znaczy mam S6, tak, specjalistów i też ich będę do potwora dodawał, ale tu trochę jeszcze muszę porobić. Zobaczcie, tutaj już mi nie starczy, tutaj chyba też nie starczy, także trochę muszę powbijać tego, nie? Żebym mógł tutaj siódemkę odblokować. Także no nie ma lekko, widzowie, nie ma lekko, niestety. Life is brutal and full of zasadzkas and sometimes kopas w dupas. Nie wiem, czy to znaliście, ale takie, jak jeszcze byłem nastolatkiem, to tak się mówiło, słuchajcie, było takie powiedzenie. Life is brutal. Tak, no dobrze, no moi drodzy, no to zobaczycie w następnym odcinku, ile punktów uzbierałem. Raczej są szanse, prawdopodobieństwo jest, jeśli bym jakieś super duże ilości, no bo jeżeli zdobędę, powiem tak, jeżeli zdobędę dużą liczbę najemników,
czynników i ty, drogi widzu, znasz metodę, to ja szybko dokonam zakupu za te tam liry tureckie i jakbyście mogli mi poradzić, to zdążę, kupię najemników i wiem, że zdobędę na obu, czy nawet na trzech gwardzistów, żeby ich po Rangoroku wystartować. Natomiast no, jeśli nie, będę musiał sobie radzić z tym, co mam, no to być może tylko jednego gwardzistę, znaczy na pewno jednego, no bo te 90 bilionów chcę uzbierać, to już jest zaklepane, tak? I wiem, że dam radę, natomiast gorzej będzie z uzbieraniem 170 czy 200, czy 180 czy 270, nie? 270 musiałbym mieć bilionów. Rozpiskę, ile trzeba na dany level, to też wam powiem w następnym odcinku, właśnie związanym z Rangaroku. Z Rangarokiem właściwie, tak by to trzeba powiedzieć. Walki o tron nie robię, szlaki handlowe stosuję. No i generalnie to jest mój taki gameplay w tej chwili, co wam miałem do przekazania. Tak jak mówię, starożytnego będę dość dużo, dość mocno atakował, ile tylko będę miał sił i możliwości, tyle będę atakował. No bo chodzi o punkty, a Rangarok ruszamy już konkretnie i sobie wtedy te różnice będziemy mogli, moi drodzy, porównać. Także to tyle, moi drodzy, w tym odcinku o wiele krótszym, bo nie jest to poradnik, a po prostu luźny odcinek gameplayowy. Będzie mi, drogi widzu, bardzo miłe, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, a jeszcze bardziej będę wdzięczny, jak zechcesz ten odcinek udostępnić swoim znajomym, którzy oglądają. Interesują się Total Battle. Dziękuję wam za wszystkie wiadomości, które piszecie do mnie, że mnie znaleźliście. Wczoraj bardzo miłą wiadomość dostałem od widza, że szukał giełdy najemników i Bolesław Chrobry. Pozdrawiam cię serdecznie, kolego. Bolesław Chrobry miał taki nick. Kolega, który oglądał moje odcinki i znalazł mnie przypadkiem na mapie, jak szukał giełdy najemników i napisał do mnie, czy to jestem ja. Także tak, to jestem ja, jak najbardziej. Bardzo mi miło, pozdrawiam wszystkich piszących. Serdecznie staram się wam odpisywać. No nie zawsze się da od razu, bo wiecie, też i nie zawsze tu siedzę. Czasem nagrywam odcinek, to też tego nie robię. Czasem się dużo dzieje, wiecie jak to jest, ale staram się każdemu chociaż krótko i na temat odpisać. Także trzymajcie się, będzie mi miło, jak będziecie też komentowali film, żeby tam zwiększyć zasięgi tego. Do następnego odcinka. Cześć!